Witam moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak to zamienić na to. Jednym słowem, będę dzisiaj montował nawigację Karminata 800. Zaczniemy od tego, że po pierwsze trzeba odłączyć akumulator, jak to bywa przy każdej elektryce, którą robimy. Ja tego nie zrobię, bo mniej więcej wiem, o co chodzi. Co nam będzie potrzebne do zestawu? Wiadomo, że wyświetlacz kolorowy, sterownik, no i czytnik płyt z GPS-em. Dobrze by było, gdyby w zestaw wszedł oryginalny schowek z wyjściem na nawigację, na czytnik. Wtedy nie musielibyśmy ciąć i przerabiać tego, który już tam jest. Aczkolwiek na forach mówią, że wychodzi to bez problemu, wychodzi ładnie. Do tego potrzebujemy jeszcze wiązkę kabli. Najlepiej, żeby to już były kable ucięte z poprzedniego wozu. Ja sobie już ich według schematów, żeby wiedzieć, co jest do czego, poopisywałem, poklejałem wszędobylskimi żółtymi karteczkami. Kostka zielona, kostka szara. Oczywiście kable są upitolone, bo wchodzą gdzieś tam w wiązkę, której nie da się całej wyciągnąć. Tak samo w kostce zielonej, jak w kostce szarej. Mamy też kostkę żółtą. Kostkę czarną, która idzie do wyświetlacza. Dwie kostki czarne, które idą do napędu CD. Jest też kostka czerwona, która jest ucięta całkowicie. Ona służy do satelity sterującego radioodtwarzaczem. Ta kostka podobno bez przekładania pasuje, także ta nie będzie nam potrzebna. Teoretycznie, a w praktyce się okaże, czy będzie nam potrzebna, czy nie. Zacznę od tego, że wyjmiemy stary daszek z małym wyświetlaczem. Wsadzamy kciuki, podnosimy do góry. On się trzyma tutaj na zatrzaskach i tutaj musi sobie wejść w otwory. Odpinamy kostki, które przy nim są. To jest ta kostka czerwona, o której mówiłem przed chwilą. Kostka szara, którą trzeba będzie właśnie przerobić. Już ta jest wąska. Tamtą, którą będziemy wpinali, będzie szeroka. I ostatnia kostka. Kostka zielona. Tamte kostki opisałem sobie już w domu. Na spokojnie przy komputerze. Te kostki będę musiał najpierw opisać, a dopiero ich poprzerabiać, żeby cokolwiek zrobić. Całość tej wiązki będę chciał przełożyć tutaj na dół, nad radio, gdyż całe sterowanie tym będzie odbywało się już na dole z panelu sterującego nawigacji. Także teraz poprzekładam te kostki na dół i spróbuję ich opisać. Kostki od małego wyświetlacza są już na dole. To są te trzy. Wąska, zielona, szara, wąska i czerwona. Jeszcze ich nie
Jeszcze ich nie opisałem, ale teraz postaram się już powoli kłaść nową wiązkę. Ta wiązka z tymi dwoma czarnymi kostkami ma iść do schowka, czyli do czytnika płyt. I teraz spróbuję ją tam przełożyć, a taką samą kostkę, która idzie do wyświetlacza, spróbuję przełożyć na górę. To jest jedyna kostka, która pójdzie nam teraz na górę. Tą kostkę spróbujemy przełożyć na górę do wyświetlacza i praktycznie te dwie rzeczy będzie można już zamontować. Zabawa zostaje nam tutaj. Całą wiązkę zaczynamy wkładać od radia i prowadzimy ją tam, gdzie ma być wprowadzona, czyli do wyświetlacza od radia. Przyświecimy wiązka wkładana od radia. Wchodzi tutaj po lewej stronie, wychodzi po lewej stronie, tutaj ładnie się układa. To jest jedyny kabel, który musimy zamontować do wyświetlacza, czyli wyświetlacz już możemy podłączyć i ustawić. Wyświetlacz jest podłączony. Zapomniałem o jeszcze jednej istotnej, bardzo ważnej rzeczy. O antenie GPS, bez której cała nawigacja by nam nie chodziła. A którą sprzedający mi dorzucił. Większość montaży, nie wiem gdzie ona oryginalnie powinna być, większość montaży odbywa się tak, że ją po prostu przykleja się, ona jest magnetyczna, ma przykleja się na magnes. Gdzieś właśnie pod wyświetlaczem podobno świetnie śmiga. Mi śmigała w domu, także tutaj też na pewno będzie. Antenę ustawiamy pod daszek, a końcówkę, czyli wtyczkę, przeciągamy do schowka, do czytnika płyt. Antena już jest włożona. Tutaj odcisnąłem. Słabo widać, ale jest. Tutaj wcisnąłem antenę. Nadmiar kabla zwinąłem i umieściłem w tym uchwycie. Końcówka, czyli wtyczka anteny już jest w schowku. Przeciągnięta. Ciągniemy resztę kabli od schowka do schowka i montujemy daszek. Daszek jest już zamontowany, wtyczka przeciągnięta od anteny, czyli teraz ciągnę te dwie kostki, które pójdą mi w czytnik płyt CD. To jest ta szersza czarna wąska, która idzie do wyświetlacza. Kabelki przeciągnięte. Nie wsadzam jeszcze schowka, nie montuję tego na stałe. Podłączę to, żeby zobaczyć, żeby później w razie czego nie wymontowywać tego. Podłączamy wąską. Podłączamy szeroką. I podłączamy antenę GPS. Antena jest tylko wsunięta. Odkładam. Działamy dalej. Na chwilę obecną opisałem sobie te kostki,
które poodłączałem od małego wyświetlacza. Teraz będę je kolejno rozbierał kostki małe, kable przepinał do kostek dużych. W chwili obecnej popodłączałem to metodą na pająka, po to, żeby sprawdzić, czy nawigacja w ogóle jest sprawna, czy działa. Nawigacja działa. Wszystko sobie śmiga. Antena GPS działa. Podłączenie multiplexowe, czyli typu otwarte drzwi. Otwarte drzwi pokazują się dopiero po włożeniu karty. Termometr, zegar śmiga. I teraz w tym momencie będę zamieniał kostki małe z kostkami dużymi. Skoro przewody mam podpisane, rozbieram sobie kosteczkę. To jest ta szersza, czyli ta, która będzie tu pracowała już. Zatrzaski i przesunięcie. Dolną będę mógł zostawić, muszę wyciągnąć tą czarną. Tutaj jest do podważenia. Bardzo cieniutkim śrubokrętem, najlepiej bardzo cieniutkim śrubokrętem tu podważyć. Albo z tej strony chyba. W każdym razie podważamy, wyciągamy tą kostkę, zamieniamy przewody w tej kostce, która jest tutaj w środeczku. Podważyłem po obydwu stronach. Środek ładnie wyszedł. I teraz te przewody zamieniam w odpowiednie miejsce. Wkładam te przewody, które są w samochodzie, po to, żeby uzyskać jedną kostkę, która od razu po wpięciu zacznie nam działać. I tak tym oto sposobem, tak jak sobie to podpisywałem, na przykład tu mam podpisane plus przed zapłonem, wyjmuję przewód z tej kostki i w te miejsce wpinam plus przed zapłonem. Plus o sprzęt, wypinam z tych kostek, wpinam tutaj plus osprzęt. Robimy tak wszystkie kostki, aż uzyskamy efekt, na który czekamy. Kostka zielona już jest połączona. W kostce zielonej wyciągnąłem tylko wtyk czarny. Jest biały i czarny. I tylko wtyk czarny będzie nam potrzebny. Później zajmiemy się resztą kabli, które wystają sobie z tej kostki. To są kable do wejścia głośnika, moduł syntezymowy. To głównie są od syntezymowy. To jest 2, 4, 5 przewodów. Z kostki poprzedniej zostały mi tu też przewody. Z tym jeszcze nie będę robił. W miarę ogarnięcia tematu będą mi przewody znikały. Tu jest na przykład plus po włączeniu zapłonu. On prawdopodobnie już pójdzie do kostki szarej. Wracając do kostki szarej, ta kostka już częściowo łączy nam się z czytnikiem w schowku. Dodatkowo o, to są te kable, które idą do czytnika, do schowka. Te przewody
z żółtą kostką pójdą do radia. I w takiej sytuacji rozdzielam te przewody i wychodzi mi na to, że w tym momencie wyciągam kostkę, wtyk z kostki, już wam mówię, biały. Wyciągam wtyk biały, tam to zostanie. Żeby radio miało jeszcze połączenie z wyświetlaczem, musimy w tym białym wtyku pozbyć się tych przewodów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu przewodów. W schemacie musimy znaleźć, które to są ścieżki do radia. Pozbędziemy się tego przewodu i wetkniemy z tego wtyku przewody. To jest ten stary. Z tego wtyku wetkniemy przewody do tego nowego i dzięki temu będziemy mogli to podłączyć do radia i sterować. Będziemy mieli wyświetlane wszystko na dużym wyświetlaczu. Kostki poprzekładane. Tutaj jeszcze z kostki zielonej wychodzi mi kilka kabelków, one idą właśnie do syntezatora mowy. To sobie ogarnę później. Tutaj ze starej kostki zostały mi dwa przewody. Sygnał ciśnienia w oponach i plus po włączeniu zapłonu. Dodatkowo z drugiej kostki został sygnał ciśnienia w oponach i zasilanie oświetlenia, natężenie oświetlenia. Nie wiem, czy one będą potrzebne, czy nie. Na razie ich zostawię, żeby to wszystko podłączyć. Wcześniej wam nie powiedziałem, miałem trzy odcięte przewody od czytnika płyt, od tego CD-ROM-u. To jest plus przed włączeniem zapłonu, czyli plus na stałe, tak jakby do akumulatora. Drugi kabel fioletowy jest to informacja o prędkości pojazdu. I trzeci kabel czarny, który już połączyłem, to jest masa. Informacje o prędkości pojazdu uzyskamy z kostki przy radiu. Zaraz na schemacie zobaczę, która to. No i plus przed włączeniem zapłonu, czyli plus ten na stałe można uzyskać albo z kostki od radia, albo tutaj w tej kostce, którą już montowaliśmy, jeden taki plus jest. Na razie spróbuję podłączyć te dwa przewody, czyli informacje o prędkości i ten plus na stałe i spróbuję to wszystko spiąć do kupy, czy wszystko się zgadza. Ten plus, o którym przed chwilą mówiłem, podpiąłem do kostki zielonej. Tam jest plus od plus zasilany na stałe. Zrobiłem takie rozgałęzienie. Teraz potrzebujemy jeszcze podpiąć się pod kostkę od radia. Potrzebne nam będą informacje o prędkości pojazdu. Wszystko podłączamy, sprawdzamy, czy działa. Nawigacja śmiga świetnie. Czujniki w drzwiach działają, czujnik pasów. Proszę, wyłączył się. Króciutka przejażdżka, żeby sprawdzić, czy działa.
podświetlenie. Wygasza się po włączeniu świateł. Radio śmiga. Termometr, zegarek śmiga. Nie jest trudno, trzeba tylko przestudiować trochę instrukcje. Nie wolno zwracać uwagi na kolory kabli i łączyć kolorami kabli, dlatego że nie pokrywają się kolorami i trzeba wszystko według schematu jechać. Życzę Wam powodzonka, żeście się tak cieszyli z nawigacji jak ja teraz.